Cześć, Vlogmas numer 3. Dzisiaj mamy już 3 grudnia, czyli już to jest będzie. Nie, to ja dopiero się obudziłam. Jeżeli macie ochotę spędzić ten dzień razem ze mną, to zapraszam. Jestem strasznie, ale to naprawdę strasznie dzisiaj zmęczona. Mam nadzieję, że po południu się to zmieni. Wczoraj, jak Wam mówiłam, byłam w pracy i bardzo późno z tej pracy wróciłam. Byłam w domu około 12 w nocy. Obudziłam się o 8.30, jest już 9.40, już zdążyłam się wykąpać, ale jak widzicie, jeszcze nic ze sobą totalnie nie zrobiłam oprócz tego. Może sobie gdzieś później pojedziemy. Oczywiście standardowo obudziło mnie słońce. Zobaczymy, jak ten dzień będzie wyglądał, bo sama jeszcze nie mam bladego pojęcia. To do później. Serdecznie Was zapraszam na Musical.ly. Tutaj macie nazwę Musical.ly. 9.49. Wiecie, co to oznacza? Że wstałam z łóżka. Okej, kochani, ja teraz lecę na śniadanie i odezwę się do Was, jak już zjem. It's late December and I'm counting the sleeps. Wanna wrap you up good, don't care for presents or treats. I'll throw a party, but it's only for two. We can jingle bell rock, I got the measure of you. Honey, you know your love is too good to miss. Well, this year I have only one wish. Jezu, jestem tak, ale to tak blada w tej kamerze. Zrobimy sobie teraz taki szybki makijaż, bo siedzę teraz generalnie w domu. Nie wiem, czy później gdzieś nie wyjdę, a jeszcze miałam w planach dzisiaj robić jakieś zdjęcia. Zmieniłam delikatnie światło, więc wydaje mi się, że powinno być ciutkę lepiej. W każdym razie będę wykonywała makijaż krok po kroku, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonuję swój taki codzienny makijaż, to po prostu zostańcie, a jeżeli nie, no to przewincie, jak chcecie. Jakoś od miesiąca, kiedy jestem już tutaj, zawsze przed nałożeniem makijażu używam sobie takich chusteczek nawilżających. Dzisiaj użyjemy takich z witaminą C. Jak wiecie, witamina C bardzo dobrze wpływa na naszą skórę. Następnie używam kremu i jest to krem z filtrem. Ja używam krem z filtrem już od dobrych paru miesięcy codziennie i uważam, że powinniśmy używać kremu z filtrem niezależnie od tego, czy jest lato, czy nie lato. Sprawa następna to podkład. I teraz wyglądam tak, możecie robić screeny. Teraz to ja dopiero jestem blada, co? No. Krok następny to korektor z Ingrida, który już mi się kończy. Pokazywałam go Wam kiedyś na filmiku. Do brwi używam takiej pomady z Elfa. Okej, ja już skończyłam swój makijaż. Myślę, że to jest dobry moment, żeby otworzyć kalendarz adwentowy, tak więc idę po niego, a wy poczekajcie na mnie chwilę. Oczywiście z tego tytułu, że mamy święta, no to... O! Mam nadzieję, że zaraz aparat mi się nie wyłączy, ponieważ mam tylko jedną kreskę baterii, więc jak już otworzymy kalendarz adwentowy, będę musiała na chwilę przerwać vloga, podładować aparat i do Was wrócę. Kalendarz adwentowy, ten sam co wczoraj, żaden inny, dosłownie ten sam. Otwieramy. Dzień trzeci. Jezu, jak dziwnie.
dziwnie się w tym czuję. Bardzo ładny pingwinek. Ja strasznie lubię pingwiny. Często na Facebooku oglądam jakieś filmiki z pingwinami. O co chodzi? No. Zapomniałam sprawdzić, co było na tej czekoladce. Nie. Yeah. Jaki fail. Jak na razie nie mam na dzisiaj żadnych planów. Chodźcie, teraz pokażę Wam, jaka jest tutaj pogoda, jak tutaj dzień wygląda. Ale tak jak mówię, śniegu brak. Brak. Vlogmas 2017. No, tak więc tak, kochani, wygląda vlogmas 2017. Zero śniegu, jak widzicie, po prostu totalnie nic. Jest bardzo ładna pogoda, ja sobie siedzę tylko w takiej kurtce. Vlogmas 2017, grudzień. Pozdrawiam. Taka jest właśnie pogoda w Stanach. Nie wiem, czy mnie słychać, bo generalnie trochę wieje wiatr. Więc tak jak widzicie, nie oszukiwałam Was z tą pogodą. Rzeczywiście tak jest. Myślę, że się trzeba nią cieszyć, nie narzekać. Tam sobie dziecko jeździ na hulajnodze. W lato jest zawsze za gorąco, w zimę jest za zimno i ciężko nam dogodzić, co? Ale specjalnie właśnie wyszłam, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Ja tak naprawdę już za 2 tygodnie wracam do Polski, ale, no ale tak to właśnie wygląda. Jutro prawdopodobnie planuję nagrywać też takie statyczne filmy, ale to będziecie wszystko wiedzieli na bieżąco we vlogu. No, dobra, lecę. Okej, kochani, ja już jestem w domu, specjalnie właśnie wyszłam na dwór, żeby Wam pokazać, udowodnić, jak to tutaj wygląda. Bo nie dość, że jest słonecznie, to jeszcze jest ciepło. No i powiedzcie mi, w jaki sposób, w jaki sposób ja mam tutaj nagrywać vlogmasy, no. Dobrze, że chociaż mamy renifera, co? Wszystkie vlogmasy powinnam nagrywać przy reniferze. Mhm. Kochani, jest u mnie już godzina 18. Ja tak naprawdę w momencie, kiedy ładowałam sobie aparat, to montowałam już dzisiejszego vloga, właśnie tego, który oglądaliście. I przechodzę do Was jeszcze tylko z jedną informacją i będę już się z Wami żegnała, bo muszę jeszcze ten film zmontować, muszę go jeszcze wrzucić na YouTube, a też czasami mam takie noce i tak mi chodzi internet, że nie śpię do 2, do 3 nad ranem, żeby ten film Wam opublikować, bo wiecie, tutaj jest ta zmiana czasu. A żebyście Wy ten film mieli na godzinę 19, to ja muszę do godziny 12 dnia następnego go wrzucić. Przygotowałam sobie... O, pod kolor. Przygotowałam sobie tutaj cytrynę, którą wycisnęłam i chciałam Wam właśnie o tym powiedzieć. Jestem teraz na etapie zapuszczenia swoich paznokci. Już kiedyś mówiłam Wam o tym, że nagram Wam odcinek, jak miałam takie piękne i długie, naturalne paznokcie. Tak długie. Nigdy nie miałam tak długich swoich naturalnych paznokci. Teraz moje paznokcie wyglądają tak, jak możecie zauważyć, jeżeli chodzi o ich długość. Jestem właśnie w trakcie zapuszczania ich, bo niestety ta ręka tak dobrze nie wygląda jak ta. Tutaj mi się połamało podczas pracy, wiecie, ja pracuję z małymi dziećmi i przez to też muszę, nie powinna mieć w ogóle długich paznokci, ale jakoś sobie radzę. Nie wiem, czy wiecie, ale cytryna bardzo dobrze... Dzisiaj w ogóle taki cytrynowy odcinek, bo mówiłam najpierw o witaminie C, teraz znowu mówię o cytrynie. Może powinnam w opisie dać, że wiecie, cytrynka, cytrynowe święta. Cytrynowe święta? Jak chcecie mieć długie, ładne paznokcie, to wystarczy, że codziennie, albo chociaż co 2 dni, co 2 dzień, żebyście sobie robili taką kurację, wyciskacie sobie cytrynę. Możecie dać też tutaj do tego kilka kropel olejku rycynowego. Ja teraz nie daję, zawsze zresztą używałam samej cytryny. Moczycie sobie te paluszki w tej cytrynie, tak 20 minut, coś takiego. I generalnie po takiej kuracji zobaczycie na pewno efekt. Jestem pewna, że na pewno zobaczycie efekt.
Tak więc, jeżeli chcecie mieć na święta długie, ładne paznokcie, to zacznijcie razem ze mną. Ja dzisiaj właśnie będę tą kurację robić. Zaraz jak się już z Wami pożegnam, to siadam, włączę sobie odcinek miodowych lat standardowo i będę sobie te pazurki w tym moczyła. I ja już Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jutro prawdopodobnie sobie gdzieś pojedziemy, chyba że jutro będę decydowała się na statyczne nagrywanie filmików. Zobaczymy, ale jak nie, to pojedziemy sobie gdzieś na miasto. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Zapraszam jutro na kanał o godzinie 19 i do zobaczenia już jutro o godzinie 19. Pamiętajcie o łapeczce w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału oraz o dzwoneczku. Dzwoneczek będzie Wam wysyłał powiadomienie, że jest nowy film. Trzymajcie się ciepło i buziaki. Just